Siemandero wszyscy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Stumble Guysa i dzisiaj testujemy wszystkie rzeczy z Stumble Passa, którego zakupiłem wczoraj na odcinku. Będziemy musieli przetestować te kroki. Dobra, z Wiktorem Kofą. Ale ja mam S-a z tego. Oj, Jezus! Ale walełem go! Ty, odpadł przeze mnie! O lol, ale łatwo! Nie no, taki S nigdy! Jeszcze nie miałem i zobaczcie tą oto animację. Mam założonego tylko buta i piąskę, czyli najpotrzebniejsze emotki do tego skina. Reszta to jest emotka Essy i emotka tego grania na gitarze. Przetestujemy też drugiego skina ze Stumble Passa, którego mieliśmy, czyli Violite jakoś tak. Ulala, trzy skiny specjalne. No, pięknie, pięknie, trzy skiny takie same. Patrz, i wzięliśmy sobie tego za te kroki. O kurde. Ja już bym chciał mieć kroki polski, ojej. Oby dzisiaj były w sklepie, patrzcie. Gramy na gitarze. Dobra. Ja właśnie tak chcę być przy ścianie super pomysłu. Ale co, łatwo, łatwo z takimi nubami, łatwo. W ogóle nie mamy tam jeszcze jedną emotkę i też trzeba ją sprawdzić. Zobaczcie, jak jesteśmy w tym menu oczekiwania na graczy. Zobaczcie, jak ten skin chodzi, on jakby się uchyla. Jest mit, że jak się weźmie na profilowe jego ujęcie, to że on ma kwadratową głowę. Ej, zobaczcie, jakby jest ta głowa taka kwadratowa, nie jest to taka... Jest bardzo podłużna ta głowa, o lol, nie sądziłem. Dobra, ja jestem tutaj i zobaczcie, mam tego. Patrzcie, jak tego zacznę trochę. Joku driftuje ten skin, o lol. O kurde. Klacza tym skinem. Nie, kurde, szkoda. Ten skin się bardzo dziwnie rusza, dlatego możliwe, że mi nie wyszedł klacz. No jakby się dziwnie porusza. Ale ogólnie zobaczcie. Ta animacja, o ta, no nie robi jakiegoś mega wrażenia, ale nie jest jakoś zła też. Choć wiadomo, że wolę emotki specjalne, jak już coś. Od takich oczywiście bolerze i biorę. Słuchajcie, może sobie wezmę robala. Fizdy. O, tu giga chat. Ej, to jest giga chat ewidentnie, nie? Bez kitu, a ja lubię giga chata. Czekajcie, zobaczymy, weźmiemy sobie teraz kino, jak on to będzie emotkę robił.
Ej, weźmy, zobaczmy sobie jakiegoś podobnego skina do Giga Chada, nie? Ten skin do Giga. Nie, nie. Ej, wiem, co jest Giga Chadem. Wiem, wiem. O lol, to jest najlepsza emotka, animacja do tego skinu. O liolo. Omega, ale no dobra, musimy testować dzisiaj sobie te skiny, o których mówiłem. Weźmiemy sobie kroki Bye Bye, z którymi jeszcze nie grałem, bo to są też nowe kroki, ale te Match 10 są... No ale Hiszpanii są lepsze od tych Match 10, ale najlepsze będą polskie. Oczywiście, kiedy będą te kroki? Za 2 godziny dopiero będą nowe kroki, więc będzie trzeba chwilę poczekać. No w sumie nie taka chwila, ale no będzie trzeba poczekać. Dobra, uwaga, lecimy se, proszę Państwa. Mamy pivot pasza. Pivot pasza. I grałem tutaj 2 skiny na deszce. Banania surfer, czyli banania. O kurde, ale nas tutaj walnęło, ale dobra, lecimy. My jesteśmy szybsi bardzo. O Jezu, ale dobrze. Ale dobrze. Dobra, dobra. Tutaj mamy ten bye bye flag. To jest jakiś... Tylko zwykła flaga. Wow! Ale udało nam się tutaj zasejmować. Dobra, jesteśmy ostatni na mecie. Overend Thunder, ścigaj się do mety, trzeba skina tego przetestować, bo to jest jedna mapka, która testuje skina sprawność. Bo tu trzeba dużo skakać. Zobaczmy. To jest bardzo krótka mapa, ale wiecie. O kurde. Ej, co jest na razie z tym skinem? Jest git wszystko, jest git. O kurde, widzicie jak go wolno. Pyk, ale dostał, ale dostał! Robimy sobie na mecie, choć nie widać tego, bo napis chodzi się w stronę. To zrobiliśmy emotkę widelską Giga Chada. Lava Rush, dosyć często Lava Rush z tego filmu. Ten skin Apokalipsy, Lava Rush się kojarzy właśnie z taką ogniową, mroczną mapą. A więc zobaczymy! O kurde, zrobił tego tricka, co ja chciałem zrobić. Ja go umiem. Ej, zobaczcie, na Lava Rushu ten skin nie traci deski. Ej. Mega to fajnie wygląda. To jakby... Mogliby to dodać, bo... Nie dość, że ta deska... O kurde! Fajnie wygląda, nie najgorzej. Co? Nawet jak się klika buta, zapomnieli usunąć tej deski. A jesteśmy tutaj, tak? Przechodzimy, hop. A, ten robot, ale to widać, że jakiś spoceniec by miał kroki ogniów. Co się stało? Emotka nam się zbugowała. Patrzcie na tą gitarę, ona się podskakuje normalnie. Ale... Emotka Giga Chada, patrzcie. Zobaczcie, jaki to jest umięśniony skin. Patrzcie, patrzcie, jeszcze raz. Poczekowa klata i mięśnie. Ale, co jest ciekawe... Nie wiem, czy wiecie, ale Cyberpunk jest hardkorowym koksem, nie? To też bardzo fajnie wygląda. Patrzcie. Mega ten Giga Chad, totalnie. Weźmy sobie, zagramy z kimś Battle Angel. Okej? Hello, Klein! Zagramy z kimś Battle Angel i Chibi Girl! Zobaczcie, mamy tutaj skina Chibigal, w ogóle chodziliśmy po głowie jakiegoś typeczka. O lol, dobra. Lecimy se, widzowie. Co jest? Znowu byliśmy na głowie, czyli ten skin ewidentnie sobie pomaga skrzydłami, to widać. Zobaczcie, jak wysoko jeszcze wleciliśmy. Nie, ten skin ewidentnie mu pomagają skrzydła, co widać naprawdę gołym okiem.
zobaczcie, te skrzydła jego wszystkie puf. No nie no, kozacki skin. Nie sądziłem, że Battle Angel to będzie skin darmowy. Kiedyś. Ale naprawdę super, nie? Super kozacki prezent. Po co zrobiłem cięcie, jak już... Mamy jungle roll na kuchinę, on w ogóle jakiś wielki. Czyli gala, poczekaj, on ma chińskie kroki, czyli to jest możliwe. Ej, pasują w sumie, bo takie właśnie postacie kojarzą się z Chin, z Japonii, takie anime bardziej. Albo właśnie lat, tak jak tutaj sam tytuł mówi, w wersji chibi, takiej anime, animowanej, kreskowanej, animowanej bardziej, takie anime, nie, coś w tym stylu. O kurwa. Prosty trik, a nie wiem, a mało osób go umie. Lost Temple, proszę państwa. Lost Temple. Jeszcze mnie walną, widzieliście co to było, nie? Laser Parisa Chipa poszli, jedno z tych nakręcenie zwykłe lub na przykład, które se za reklamę wziąłem. No i mamy 10 kredytów, bardzo dziękuję. No może jeszcze tajemną kręcę. Szczęśliwe kręcenie zwykłe lub lepsze, czy będzie kurczak? No nie. Tak, gdyby trafił kurczaka, by było fajnie. Cztery żetony. No to fajnie. Fajnie. Pozdrawiam serdecznie, proszę państwa. Do zobaczenia. Cześć.